cześć, moje robaczki. Od razu solki wielkie, żeby nie było jakiś czas, no ale byłem naprawdę chory. Korona mnie dopadła. Tak, i mnie i Basię, no. Basia, wiecie jak to Basia, no martwiłem się o nią, bo Basia jest po przeszczepie serca. Mogły być cyrki, o, obniżona odporność i tak dalej, no ale już jest dobrze, już jest negatywna, jest okej. Słuchajcie, nie o tym dzisiaj. Co tam mam na haku? Zaraz wam pokażę. Jak się domyśleliście na pewno z tytułu, jest to ciężarówka. Jest to ciągnik siodłowy marki Iveco, ale ona będzie gazowym, ale na gaz LNG. Słuchajcie, nigdy takim samochodem nie jeździłem, ciągnę go. Dlaczego go ciągnę? Bo ma bak pusty. Trzeba go zatankować. Nie wszędzie to zatankujecie. Chciałem zrobić zdjęcia, wiecie, tej stacji benzynowej, ja już tam kiedyś byłem. Zaraz też będę. Najpierw to się nie uda, bo nie wolno, zakaz jest. No. Słuchajcie, i nie wiem, czy to się opłaca iść na taki gaz, czy się nie opłaca, no w każdym razie brakuje mu gazu, ja muszę go odholować i zawieźć na stację benzynową, majątek to kosztuje, czy to się opłaca, nie mam pojęcia, może tego typu usługa jak moja można sobie od podatku odliczyć, nie wiem, piszcie mi w komentarzach, jeżeli wiecie o co chodzi. Moim zdaniem diesel to diesel, ale to jest tylko moje skromne zdanie, ale co ja tam wiem, biedny żuczek. Słuchajcie, zobaczcie jak to wygląda. Zobaczcie, tak to wygląda. LNG, albo on ma, widzicie, on ma gaz LNG i tu ma takie wielkie zbiorniki. Prawa, lewa strona na gaz LNG. No i jest pusty. I trzeba go, tylko tam można go tankować. Jaka głupota. Jak miałem, tak zabezpieczyłem sznurówkami. Słuchajcie. Nie miałem pasów odpowiednich, nie mój szyld, nie założyłem mu oświetlenia, a kto bogatemu zabroni? A czy tutaj się nic się nie zluzowało, także można jechać dalej. Takie przygody. Dobra, jedziemy do Poznania. Jest potęga, nie? Jest potęga. Nie wiem, czy bym chciał takim czymś jeździć, no. Wiecie, jestem starej daty, elektryczne samochody, jakieś tam dziwne gazowe i tym podobne, no to nie jest raczej dla mnie. A mnie musi śmierdzić dieslem, jest wtedy ok, czuję, że jadę. Ale wypiszcie mi w komentarzu, proszę, co wy o tym myślicie, bo jestem bardzo, bardzo ciekaw. Chcecie więcej tego typu filmów? Mam zaległości, bo nagrywałem troszkę tego, muszę obrobić. Aby nie przegapić, daj suba, bo na pewno będzie coś ciekawego z holowania XXL. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się cieplutko. Do następnego razu. Hej, bądźcie zdrowi!